Układy. Układ z przyciętą płytką obróconą pod kątem 45 stopni. Tak jak widzimy na ścianie, mam położone płytki. W narożnikach są dodatkowo dołożone płytki o mniejszym formacie, obrócone pod kątem 45 stopni. Aby zbudować taką kompozycję, wybieram ścianę, na której nie było wcześniej położonych płytek. Po dwukrotnym kliknięciu na ścianie we właściwościach materiału nie mam zdefiniowanego typu wypełnienia. Przybliżam ścianę. Przejdę jeszcze do zakładki Edycja i w edycji zostawiam włączone punkt charakterystyczny na narożnikach płytki oraz w jej środku. Wracam do płytek i włączam wstaw płytkę. Przeciągam płytkę bazową na ścianę. W kącie obrotu zmieniam kąt na 45 stopni, zatwierdzam przyciskiem Enter. Sięgam po płytkę o mniejszym formacie i dosuwam ją do narożnika płytki w ten sposób, aby jej środek był na narożniku płytki wstawionej. Czynność powtarzam i dojeżdżam do następnego narożnika. Warto wcześniej przybliżyć sobie projekt. Wszystkie narożniki wykańczam płytkami. Następnie zaznaczam płytkę i usuwam ją z obszaru. Przełączam się na zakładkę układy, wybieram wskaż obszar, klikam na ścianę. Następnie rozciągam wektor X od narożnika płytki przed ścięciem pionowo w dół. Y również od narożnika przed ścięciem w lewo w poziomie. Wybieram podgląd układu. Następnie zapisz układ, dodaję układ. Płytkę możemy zaznaczyć, usunąć z obiektu. Wybieram układy, przeciągam układ na ścianę. Jeżeli chcemy zmienić paletę kolorów w układzie, wystarczy wrócić do zakładki płytki, przyłączyć się na zastępowanie płytek. Na obszarze zmieniam płytkę bazową i zmieniam płytkę mniejszą. Dziękuję za uwagę.